Cześć wam wszystkim, z tej strony Nick, gramy w World of Warcraft Classic, mam odcinek 9. Znajdujemy się w tym oto miejscu na Kalimdor, od naszej wyspy. Wzięliśmy tutaj, przynieśliśmy, mamy tutaj kilka jeszcze zadań do obczajenia. 10 na 20, sobie wzięliśmy różnych questików, musimy sobie też tutaj zrobić jakieś przedmiociki, dosyć ciekawe. Ostatnio tam właśnie, gdzie byliśmy na naszej wysepce, to sobie wziąłem tylko typu znakę, sobie troszeczkę poganiałem na ten poziom, troszeczkę sobie go wziąłem, no i podciągnąłem. Jakiś skórek sobie wziąłem i tutaj nazbierałem do jakichś potworków, więc możemy sobie wziąć i coś tutaj porobić. Udamy się do gościa, który mi tego typu rzeczy sprzedaje. Nie skórki, no ale jakieś tam nici, które będą mi potrzebne do różnego typu przerabiania. Potrzebujemy takich czterech aż rzeczy. Są lepsze te ulepszacze. O 16 mi biorą i zwiększają armora. Tak więc potrzebuję tego typu 4 nici, a chyba tam. To nie ty, mój przyjacielu. Well met. To nie ty, moja przyjaciółko. Safe travels. What can I get for you today? O ty, mój drogi przyjacielu. Tak więc potrzebujemy takich 4 nici, tak? I możemy sobie zrobić 4 tego typu rzeczy. Tak więc sobie od razu właśnie zrobimy. Te mi poziomy wpadają, 110, 11. To 12, spoko. I jakieś ten spodnie w tym momencie dosyć ciekawe, czyli to nie, to też nie i tego typu spodnie, tak? Potrzebujemy tego typu. Taką skórkę dobrze obrobioną. Ja w tym momencie tego typu skórki wziąłem i zdobyłem. Nie ta. 7 mamy takich sztuk i potrzebujemy soli, żeby sobie ją wziąć i przerobić. Sól gdzieś gościu tutaj miał, jak dobrze pamiętam, tylko sobie go wziąłem i przeoczyłem, o to jest. Ile takich soli potrzebuję? Weźmy sobie 7 sztuk. Ta kosztuje jedną srebrną i 10 sztuk złotych monet, ta kosztuje po 50, a sól kosztuje 12. To szczerze mówiąc, tego typu rzeczy są dosyć ciekawe. To 12 poziom. 2, 3, 4, 5, 6, no i 6 powinny wystarczyć, ale zrobimy sobie 7, jakby co. Później na sprzedaż, jakby co, będziemy mogli coś takiego mieć, czyli te mają obrony 66, a w tym momencie 57. Dlatego mają tutaj do zręczności i do spiritum, to możemy się to wziąć i przydać. Więc możemy sobie zrobić, tylko potrzebujemy jeszcze tego typu łuczki z tym podejrzeniem. Aż jednej sztuki. Więc sobie zrobimy tego typu spodnie. I spoko, możemy sobie je tutaj ulepszyć chyba. Czekajcie, sobie na razie wyłączę. Armor plus 16, spoko. Tak więc z 55 mi tutaj armor troszeczkę weźmie i podrośnie. Zręczność mi podrośnie, speed mi podrośnie, siłę mi troszeczkę weźmie spadnie. Tak więc sobie weźmiemy i zmieniamy ten. 57, a ty mam 66. Czyli tego typu spodnie mam też zrobione. I taki tunik też możemy sobie fajnie zrobić. Tego typu buty mnie interesują. Ten tunik gdzie w ogóle był? O tutaj, o jest, potrzebujemy 4 tego typu. What's on your mind? Łuczki tam. Raz, 2, 3 i 4. Tworzymy. I mamy zrobione 73 do armoru, plus 4 do zręczności i plus 3 do staminy. Tam mamy 62 do armoru. Więc użyjemy sobie tego czegoś, tylko muszę to wyłączyć, żeby przez przypadek nie wziąć i nie sprzedać gościom. A więc armor plus 16 w tym momencie. No i wiele lepszy mamy w tym momencie ubranko na naszej klacie ten. Jeszcze miałem do zrobienia. To gdzie to?
Spodnie nie. O, tego typu brązo te mogę sobie zrobić z 8 tej armor o jeden punkcik. No w sumie to jest ciekawe. Ale tylko musisz sobie jak zawsze kupić tego typu włóczki. Nie możemy sobie taką brązę też zrobić w tym momencie, tak? Czyli ciebie na razie wyłączamy. Ty brązu, ty nie możemy sobie ulepszyć, ale możemy sobie ją wziąć i wymienić z 27 na 28, o jeden armor więcej mamy. Empatyczna sytuacja. I szczerze mówiąc tyle, da? Tego możemy wziąć i użyć jeszcze sobie tutaj nie, na rękawicach. Z 8 w tym momencie na 16 mi przeskoczy. Armora i oprócz rękawic tutaj mam jakiś pasek. Nie. Na spodnie, jak już dałem, na butach może. Co sobie zrobić? Okej, okay, i tego typu grubsze rzeczy już mamy z głowy. No, tylko mam tutaj zadanko sobie zrobiłem, dosyć ciekawe. Znaczy wziąłem zadanko z tej naszej pierwszej lokacji. I możemy sobie wziąć i zrobić... To nie to. O tym możemy 5 takich sztuk potrzebujemy, tak? Żeby to oddać babce i za to dostaniemy. Robimy kuśnika, tak? No to musimy sobie kupić tego typu włóczki, tam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, tak? Potrzebujemy tego sztuk. Jedną tylko, tam. No to sobie, tutaj pisze, że jest ich 5, potrzeba ich mi. Zrobiłem, to zrobiłem sobie 5, tam. Jeden na 5. Dwa na 5. Trzy na 5. Ja nawet mam ją pokazaną. 4 na 5. 5 na 5, tak? Oprócz tego musimy sobie zrobić jeszcze jakieś jakieś inne jeszcze rzeczy tego typu, buty nie, tego typu rzeczy nie, tutaj mamy też pokazaną. Możemy tą rzecz albo w ten sposób poszukać, albo tą wziąć i przydać. 5 takich możemy sobie bucików zrobić, też potrzebujemy 20 w tym momencie tego typu. Tego typu włóczek, tak nawet więcej niż 25. Niż 20, takich 25 byśmy potrzebowali. Można w ten sposób kupić, albo możemy kupić przy pomocy przytrzymania. Tutaj shifty, ta. Nie mogę tutaj napisać numer 25, albo się rządzają. 13, 14, 15, 20. Wiem sobie 20. I jeszcze sobie tam z dwie tego typu pary butów możemy zrobić. Cztery na 5, no i 3 na 8, tak? Potrzebujemy tego typu skórki. 3 na 8, 3 na 8, 3 na 8 zrobimy sobie, tutaj mamy tego typu skórkę, możemy sobie wziąć i zrobić. Siedem na 8, tak? 4 na 5. I gdzie mamy tą całą zamiaszczą? Te zamiaszcze buciki też szczerze mówiąc były. 7 na 8 jeszcze nie możemy sobie w tym momencie zrobić, ale dobra. Sobie to wezmę jakoś poukładam, poprzekładam i tak dalej. Te podobne sobie to wezmę już ogarnę później. W razie możemy wziąć gościowi sprzedać tego typu czy rzeczy. Coś tutaj źle policzyłem sobie to wszystko. Na kartce sobie niby wszystko nie pozapisywałem. No a w tym momencie, no ale to nic nie możemy wykombinować i jedną taką tego rzecz potrzebuję. Dobra, tak więc ja w tym momencie wezmę, no i ogarnę się z tymi wszystkimi jeszcze skórkami, zaraz się tutaj weźmiemy i zobaczymy w tym oto miejscu. Więc sobie tutaj delikatne cięcie. Okej, już jestem, wszystko w porządku, no tak więc zrobimy sobie to już
jedną parę tych bucików. Będziemy mieć w tym momencie 5 na 5. Ja tego potrzebuję też jedną sztukę tych oto rękawic. Więc sobie ją weźmiemy i zarobimy na szybko. Okej, czyli to zdanko został wykonany. Będziemy mogli wziąć i oddać tej oto naszej przyjaciółce. W tym momencie możemy zrobić to, to. Jakieś ciekawe te rzeczy, 14, 17, tutaj mamy też lepsze. Tutaj mamy też lepsze już nałożone, jakieś tam spodnie, mamy lepsze spodnie. 51, 51 mamy lepsze buciki. 73 to mamy właśnie tego typu rzeczy na sobie. 28 mamy lepszy pasek, 61, 66 mamy lepsze spodenki. Mamy taką samą zajmiaszczą bransoletę. Do typu buciki mamy lepsze na sobie. Rękawice też mamy lepsze już. 62 to już zrobiłem sobie wcześniej. 29 taki pasek, tego typu spodnie, tego typu bransolety na łapy. Buty, no i taką zamiaszczą zbroiczkę, tak? Możemy sobie porobić, ulepszyć te skórki, ale może później sobie to zrobimy, bo gdzieś poza nagraniem. Mam wyszarzały, tak więc tego typu rzeczy bym mógł sobie porobić, żeby sobie zdobyć jakieś te jeszcze punkciki do tego całego zajmiaszczego sympatycznego poziomiku, tak? Tego typu rzeczy mogę sobie zrobić, tego typu spodnie, tak? 66, 66. Czyli potrzebujemy tego typu włóczki, tak? 10 potrzebujemy, żeby sobie stworzyć, no to tworzymy. Tu 16. I tutaj, moi drodzy, przecież, no to już nic tutaj ciekawego, widzę, że nie mogę wziąć i sobie stworzyć, żeby zdobyć jakieś punkciki. Czyli damy to tutaj, to damy sobie tutaj, tego typu spodnie możemy sobie sprzedać, trochę kasy weźmiemy za to, zgarniemy. Mamy jak mapkę i musimy się udać znowu na tą całą wysepkę do tego oto miasta. Gdzie o tej babki on ostatnio wzięliśmy to zdanką, tak więc ja tutaj zrobię przerwę, cięcie, zaraz się tam weźmiemy i zobaczymy o niej. Okej, jesteśmy już tutaj. Tej naszej ukochanej zleconiodawczyni. Gdzieś w prodzie widzę, że jest, nawet tutaj nigdzie nie widzę. Chyba tam na górze, chyba tak. Tak więc lecimy do góry naszej ukochanej przyjaciółki. Zawsze muszę sobie wziąć i pobłądzić. Widać tam nad głową ma. Na zapytania. Yo, no więc mam wszystko dla siebie. Jestem ciekaw, ile za to kasy kurczę zgarnę, bo to jest strasznie drogie. To wszystkie przedmiociki, no. Dostałem coś takiego. I udało mi się tutaj wbić na wyższy poziom. Mogę się tutaj czegoś nauczyć? Mogę, spoko. Jakby co, to później będziemy starać się. Tutaj coś ciekawego porobić. Okej, czyli w tym momencie zdanko zostało niewykonane, po tego mam tu jeszcze jakieś zdanko? Mam te całe dungeony na 24, 25, no to tak na 30, może 40 będę brał tego typu zadania. No, dungeon jest w sumie dosyć nieciekawie, niebezpiecznie i w ogóle. Więc nie mam się tam brać i pchać z motyką na słońce. I tyle, to zdanko zostało wykonane. W tym momencie, dlatego że mogę sobie zawołać moją zamiaszczą bestię, może mogę sobie wziąć i tutaj zobaczyć, co tutaj mam ciekawego i nowego do stworzenia. Tutaj mam coś takiego. 73 na 300, tak? 14 i 17, tutaj mam coś takiego. 17. To mamy tu wcześniej, patrzyłem. Tego typu spodnie mogę sobie zrobić sympatyczne, tylko potrzebuję na nieżne typu rzeczy, tak? Spodnie te, które ja mam w tym momencie. Tego typu buciki. I tego typu chest, to jeden więcej jest zwiększona ta. Dobra, to będę brał i ogarniał później w tym momencie. Wiecie co, udam się w to miejsce. Tam w sumie, no nie.
albo tutaj będziemy gość, później będziemy tego się eksportować, eskortować, najlepiej udamy się w to miejsce, żeby cięcie zobaczyć tam za chwileczkę, gdzieś tam w okolicy jak będziemy. Okej, to już się bierzemy, zbliżamy powolutku do celu. Rozwaliliśmy kilka takich misiów, tygrysków, znaczy, że one były na dosyć słabym poziomie, więc nie miałem tego co brać wam pokazywać. Po drugie, szczerze mówiąc, już kilka razy wziąłem i na nagraniu wam pokazałem. Tak więc nie wiem, czy to się w ogóle opłaca pokazywać po raz kolejny. Jakieś sympatyczne kwiatki, na które, po których potrzebujemy herbalizmu. Mamy dwóch misiów na poziomie 16 tutaj. Chodzi o co mamy w tym momencie poziom 21. Nasz pecik też ma tutaj poziom odblokowany. Punkty wzrostu do poziomu 5, tam po 16 tworzenie jakichś przedmiocików, skinningowanie 156 na 225. Łuki 111-105, sztylety 98, obrona 97 i bezbrojne to 74 mamy, tak? A my w końcu mamy tą całą kopalnię, a tutaj na lewo mamy dosyć ciekawe miejsce, taką jakąś świątynię starożytną. Tutaj mamy różnego typu zwiadowców, czy tam grupę hordy, czy mamy orków. Będziemy mieć jakiś krasnoludów też, ale krasnoludzi są z aliancami, z naszym przymierzem. To są tak, jacyś zdrajcy. No i niego możemy też wziąć i zdobyć taką sympatyczną książeczkę. I oprócz tego będę miał jeszcze jedną osobę, z którą możemy wziąć i porozmawiać, jakieś zdanko dla niej zrobić. Będziemy musieli wziąć i doprowadzić się do tego do na zewnątrz. Z drugiej strony opłaci mi się tutaj wziąć i porozmawiać tych wszystkich przeciwników. Jakiś gnom malutki. Jak pamiętam, to tutaj dosyć długo brałem i chyba za drugim razem albo za trzecim tą książkę szukałem. Kiedyś mi się udało ją bardzo szybko wziąć i wytopić. Ale szczerze mówiąc, od czego to zależy. Tą książkę możemy później oddać w stoicy krasoludów. Gdzie będzie się 5 punkcików do doświadczenia. O, zdobywamy też te lepsze materiały do robienia różnych opatrunków. Musimy się teraz. Umarłego. Się leczy, tylko są niesympatyczne. Mamy jakichś paladynów sympatycznych. Coś takiego mi podoba się 9 do armora, ale to w sumie nie jest aż takie dobre. Drogie jest to w sumie sympatyczne rzecz. No, nasza przyjaciółka wykrzyknik nad głową. No już tutaj po szaty widzę, że mi dosyć ciekawe biorą i wypadają. Mamy gdzieś bossa w okolicy. Tam on stoi na poziomie, którym on jest? Na poziomie 19. To leci tam. Moja słówko zajęszczę. I mnie przypomnę na ten ramienniki, może jakieś fajnie zdobyć, ale mam też taką sympatyczną koszulę. 76 to armora, ta? Zręczność plus 6. Staminy nie ma. Stamina jest w sumie mi potrzebna do
Dużo cię tego na razie nie będziemy bardziej wymieniać. Już do ciebie idę, kobieta. Poziom 16 mamy. Dobra, pasowałby cię stąd jak najszybciej wziąć i wyprowadzić. Znaczy jak najszybciej może nie, ale... Mamy tego speeda włączonego, muszę... Bestia, ja poruszamy się troszeczkę szybciej. Ej no, gdzie ty się blokujesz? Mam ci dać jakiegoś... Powinniśmy tutaj prawie kończyć naszą drogę, on zajmie naszą sympatyczną w ogóle. Is there trouble? No gdzie ty masz dojść, kobieto? Gdzie cię mam wziąć i tu prowadzić? Ty mam tą całą lupę, no to gdzieś w to miejsce, spoko. Jupi. Już sobie poradzę, bardzo dziękuję i tak dalej, nie podobno spoko, tak więc się jeszcze może kiedyś weźmiemy i spotkamy. A idę tutaj sobie przebiegnąć tu dookoła. Opa. Piosu mam tu jeszcze do rozwalenia, sobie weźmiemy i rozwalimy. Dwa wykrzykniki, to jest w sumie dosyć... Ciekawe. Różne typu kościki, nie wiem dokładnie o co chodzi. Udało się tą książkę wziąć i zdobyć, spoko. Myślałem, że nagranie mi się tego nie uda ogarnąć, ale spoko. Jak już ją mamy, to już tutaj nie mamy co brać i szukać. A niestety bajerek podchodzimy do tej książki, chcemy ją otworzyć. Tutaj na przykład nie możemy otworzyć, mam jakieś zwłoki, do tego jak podchodzimy, to mamy coś takiego sympatycznego. Ale zatem nie pozostaje nic innego, jak udanie się w jakieś kolejne sympatyczne miejsce. I postaranie się tego jakoś ogarnąć, tak? Może tylko jak gościa weźmiemy, jakoś postaramy się eksportować, tylko tam jest dosyć dużo tych różnych przeciwników. Dobra, co się stało? To zobaczymy, może się uda, może nie, co powie, co powie. Trzeba się stąd wydostać, tutaj przez góry na pewno nie przejdziemy, musimy się naokoło jakoś wziąć i bawić.
Dwa złote monety, dwie złote monety, 44 srebrne i 60 miedzianych, tak? Trzeba się w tym momencie troszeczkę zasmuciła. Mamy kawałek miłucha. I będzie tutaj nam brała i współpracowała. Sobie życia. Ty dosyć szybko mi się biorą. Ja bym ci potwór. Bestiki. Nawet nie chcę tutaj dosyć ostro biorąć, no i wbijam ten poziomik. Znaczy dosyć ostro. W ogóle się bym cię ciągnął jak krew nas. Biorę wszystko co możemy. Jakiś mamy zmiaszcz ten tego. Intelekt mi się zwiększy tam, to już na naszej sobie możemy wziąć i zwiększyć intelekt, to ona się będzie cieszyła. Poziom 18, lecimy na niego. Twilight się nazywa ta. It's too far away. Let's do it. Twilight Disciplina. Disciplina. Czy sobie w tym momencie kondycję, to zaraz się tutaj z tyłu głowy bierze i zimnym daje. Butel mam tutaj pod spodem, tutaj z gorącym, nie wiadomo jak bucha z przodu. Z tyłu zapadami mi kurczę bierze i zimnym i ostrym daje. Pacjent ciekawa. Poziom 17, poziom 18, bierzemy wszystko co możemy, tak? Nie będziemy robić jakąś selekcję. No nie mogę trafić tego małutkiego. Jest kolejne 100 punkcików do życia i jakieś tam bandażyki, z których możemy robić lepsze bandażyki tam. I tą dziurę w tym momencie musimy jakoś wziąć i ominąć. Poziom 16, mam tylko typu plastiki. To już jesteśmy, to się nie możemy wziąć i zająć tam. Peci ma też prawie poziom 21. Wiem wszystko co możemy, przy tego sobie weźmiemy go, zyskiningujemy. 8-19, Ptasiu.
Poziom 16. No nie chcę się tutaj bawić ze wszystkimi bestiami, ale szczerze mówiąc, co mi jedzie, to też trochę irytujące. Później skoczymy tutaj, później skoczymy tutaj i będzie jakoś sympatycznie. W tym odcinku może mi się, znaczy nie sądzę, żeby mi się udało wziąć i tą tu lokację już zostawić. Dużo różnych takich przedmiotów, dosyć sympatycznych. Dobra, ten ptaszek nie jest agresywny, tak więc mogę koło niego przejść, nic mi nie zrobi. Lecimy do siebie, mój przyjaciel, trzeba cię jakoś eskortować. Patrzyła tam przeciwników. How are you? Jo, jo. Great to meet you. Be good. And strong na 19 poziomie się to jest. To było trochę takie, no nie wiem, nieciekawe. Taka ta część dosyć ciekawa, wypada dosyć droga jest, widzę. Na 20 poziomie jest bestia. Z bokiem, chłopie. Baw się tam, nawet nie widzę, gdzie ty jesteś. Ile tam w ogóle życia masz? Kiedy zostawili go w tym momencie. Jakbym miał tego typu, tam miałem jakieś tam kwiatki, którymi mogę brać i ratować różnych ludzi. Tam przedmioty od nich zdobywamy do robienia tych. To sobie zostawimy, to jest w sumie dosyć strasznie tanie, to jest dosyć drogie. Taniocha. Tam bawię ze wszystkimi, a ja tutaj mam bardziej wszystko ogarnąć, tak? Masz tu kawałek jakiegoś tego. Te ząbki są jeszcze drogie, to mam rzeczy do czytania. To jeszcze przeżyć. Mam pełną to ilość życia, tak więc możemy troszeczkę do przodu sobie jakoś podejść. Tam oczywiście się pakuje, nie wiadomo gdzie, po co i dlaczego. Naszego przyjaciela. Ale chyba dobrze mu idzie. To jest
Stój gościu, gdzie ty się pchasz, kurwata. Chyba się przerzucił na naszą sobę. No w tym zadaniu też trzeba mieć dosyć dużo uksa. Gdzie on idzie, gdzie on idzie, gdzie on idzie, czego on idzie tam, gdzie nie ja idę. Gościu, czego tam idziesz? Zaraz mi cię jakieś inne bestie wezmą i napadną. Właśnie on mi się tutaj szybko wziął, no i zespił. Mi tutaj bierze i zawał serca. Mnie bierze to i atakuje co chwilę, a on się bierze i bawi z tymi wszystkimi przeciwnikami tam. Gdzie one są? Że tak, zostawcie gościa, zajmujcie się moją psówką kochaną, tak? Jedna osoba. Będziemy zaraz wracać się, tak? Wracamy się. Gdzie ty idziesz? Mam nadzieję, że wychodzisz i w miarę szybko stąd wyjdziesz, mój przyjacielu. Poziom 18, jakąś bestię to mamy dosyć sympatyczną. No to będzie pełno życie, tak więc powoli, powoli, jak nam się to nic nie zrespi, to może nam się to udać. Kroczek po kroczku. Co ma gościu po sobie, ale zsypiemy do niego. Kurczę, udało mi się, nie wierzyłem w to, że to mi się powiedzie. I mamy się wybrać do jakiejś innej znajomej przyjaciółki, tak? I on sobie ciebie czeka na jakiegoś kolejnego sympatycznego gościa, który mu tutaj weźmie w jakikolwiek sposób pomoże. Idziemy do miasta. Daj to znak, później się udam tutaj do góry, jakby co. Bo po drodze w sumie mamy. W tym momencie zrobię cięcie. Ta droga jest w sumie dosyć liniowa. Jakieś tam potworki po drodze sobie weźmiemy, rozwalimy, ale to już. Nie wiem, czy was to bierze, interesuje. Zostaw samego. I kabum. Zbiorę od nich wszystko. I zobaczymy się w mieście za chwileczkę. Powoli, powoli dochodzimy już do naszej całej zamieszczonej wiochy. Tam gdzie mamy zdanko do oddania. No szczerze mówiąc, zrobię sobie tak po chodzie, jak jakieś podporki troszeczkę wyższe weźmiemy i spotkamy, to sobie ja wezmę i zatłukę trochę, za to expa zdobędziemy. No przy tego nasza bestia też wcześniej pakowała się na wyższy poziom, ja też
przy wejściu na wyższy poziom tutaj dostałem punkcik, poza mi sobie go tutaj wpakować. Czyli zwiększają się obrażenia o 4%, w tym momencie będę mógł, moja bestia będzie zadawała 8% obrażeń więcej. Na kolejnym poziomie o 12 będzie to wszystko zwiększone. Więc zmiar tutaj mam wszystkie odporności na 30. 55 ma różnych punkcików, jakbym chciał jeszcze coś tutaj wziąć i ją poduczyć, ale szczerze mówiąc tutaj mam wszystko ładnie wyuczone. Czasówka zajmia, jeszcze się bierze i tabuje. Najlepszy przyjaciel. Lojalność poziom 6. My jesteśmy w tym momencie w tym cudownym zajmiaszczym miejscu. Chodzi o gotowanie, to nic ciekawego nie mamy. 28 na 150. Czyli czekajcie, tutaj sytuacja jest, nie wiem czy ciekawa. Czekaj, ale wezmę i sprzedam gościowi to, co na przykład nie jest mi potrzebne. I za co trochę kasy weźmiemy i zgarniemy. Bo to tarczy też możemy sprzedać. A jakieś jest czemuś, muszę sobie wziąć i kupić. Okej. Tutaj dobrze pamiętam, gość miał jeszcze coś do sprzedania, jakieś te. Jakieś ciekawe. 15 potrzebujemy. Czekajcie, oprócz tego mógłbym sobie wziąć i zrobić tego typu spodnie, gdzie ja je miałem. Takie fajne spodenki. Czegoś takiego potrzebujemy. I taką oto włóczkę. Tą oto włóczkę ma ta 90 zł. Już taka włóczka. Nie wiedziałem, że taka jest droga. Jest. I great day. Okej, możemy coś zrobić w tym momencie tego typu spodenki. Więc je tworzymy. Trochę to potrwanie. 12 mam tego typu materiałów. Ciebie mogę już wziąć się włączyć. 116, będę miał 117. I tego typu spodenki mógłbym sobie wziąć i wymienić. Zręczność 8. I speed mi tylko spadnie. Czekaj, coś miałem robić, zapomniałem dokładnie co. To coś chciałem sobie wziąć i zrobić, ale potrzebuję 4 takich tych. Mogę sobie zrobić 4 tego typu rzeczy. Lepsze te skórki. Tak, możemy sobie zrobić dokładnie 4 sztuki. To jeszcze mamy 2 tego. Z tego możemy sobie zrobić te takie troszeczkę lepsze, a z tych możemy sobie zrobić jeszcze troszeczkę lepsze, czyli tego typu kombinacja całego. Wniesiemy ładnie o poziom. Czy mam w tym momencie 4, możemy sobie zrobić ten oto podmiocik, który ulepszy mi to o 16 punkcików armora. Ulepszymy sobie te oto spodenki. 72 do armora plus 16, spoko. Zamieniamy sobie te, możemy wziąć i sprzedać w tym momencie. Greetings. On nie uczy jeszcze lepszych rzeczy do robienia. Nie możemy się nauczyć, czy coś możemy posprzedać. Ja pamiętam, że ktoś tu miał jakieś ciekawe te, jakby to powiedzieć, rzeczy do nauki. Zwoje z różnego typu przedmiocikami. Ale jakby to sobie jeszcze raz wezmę i robię inne. Chyba, że ktoś je wykupił. A mi się nie wydaje, że to były takie pojedyncze. Nie, to byli oni tutaj, tak więc na 95, 76 armoru. No i coś takiego, 42 do armoru dam. Mamy laga. Zaraz mnie z gry wyrzuci tam. Ej no kurde gro. Nie denerwuj ty mnie bardzo, cię proszę. Tutaj drobne cięcie. Okej, już jestem. Miałem drobnego laga, tak więc kupujemy to nie zakręć, tylko tą umiejętność też. No i możemy się jej wziąć i nauczyć. I to już mamy, My już nic ciekawego nie weźmiemy, ogarniemy w tym momencie, mamy dwa złote pieniążki, tak? Zrobimy się tego czegoś. Jakiś pas zajmiaszczy, no i... Coś tutaj jeszcze ciekawego wzięliśmy, nauczyliśmy, tam. Spodenki już mamy na sobie. 66... Co coś takiego się w tym momencie nauczyliśmy, tam.
plus 5 do siły, plus 3 do zręczności, tam. Z ryby możemy wziąć i coś takiego wydobyć. To ja sobie po znagraniu to wezmę i ogarnę 76 do armora. Życie mi spadnie, ale atak mi tutaj weźmie się i zwiąkrzy, tam. I tego typu mamy rzecz. 412, 45, no troszeczkę gorsze jest. Tutaj ja posiadam. Dobra, nie mam co brać i kombinować. W momencie lecimy do tego to mieczyka. Mam kolejne jakieś zadanko do obczajenia. Mam nasze przedmiociki sympatyczne i w ogóle po sobie tutaj wziąć jakoś sobie troszeczkę poukładać. Oprócz tego jakieś możemy sobie porobić lepsze bandaże tam. Mamy 9 sztuk do zrobienia możliwości, 122. Możemy się do tej 2-3 poziomy wbić do 125. Opla, ale się poprawię siedzeniem, bo sobie jakoś dziwnie usiadłem. A w sumie dosyć dobrze idą 126. Tam się wbić do 133. Okej, jest 130, tak więc ja to sobie mogę już wymienić, bo to są troszeczkę gorsze od tych tutaj. Wydam też tutaj, to sobie gdzieś tam wyrzucę. W międzyczasie jeszcze sobie kupię od gościa to, co mam do kupienia. Jeszcze jedną sobie sztukę zrobię, czego by nie. Może mi wpadnie jakiś punkt, chociaż nie, nie wierzę zbytnio w to. Sprzedam ci to, co mam do sprzedania, no i lecimy dalej. Książkę pamiętam, że będę musiał trzymać aż do stolicy krasnoludów, tam będę mógł ją gościowi oddać. Na mniej mapkę, czyli leci. Ja tutaj mam ten, tak zapytanie gdzieś, ej. Jak to się stało? Że ja go tam nikomu nie oddam. Hello! See you soon. Keep your feet on the ground. No i dostaliśmy kolejne zamiaszczo zdanko tej pięknej zamiaszczej kobiety tam. Musimy tą muszelkę komuś wziąć i oddać, chyba to będzie nawet i w tym. Mapka. Tutaj o. Dać na susie. Takie ganianie mam w tym oto odcinku od prawego do lewego, od lewego do prawego. Mamy naszej bestii. Uwag mięcha, bo się też znudziła. Zirytowała się troszeczkę tam. Iron Fortune, to tam musimy tą książkę zanieść. Stolica krasnoludów, na drugim kontynencie ona jest. W pobliżu tej całej stolicy ludzi. Panie stanął bez śnieg, ja śnieg bardzo uwielbiam. Iron Forge, a tu mam stolicę ludzi. Stormwind. Cześć, tej biorę, ja sobie biorę i... Hasan sobie po różnych drzewkach. Są pewnie na dosyć niskich poziomach, tak więc jakby chciał jakieś skórki, to mógłbym sobie od nich wziąć, no i je zdobyć. A jak nie, no to kurna, to mogę koło nich jakoś przejść sobie normalnie, bez problemu. I tego typu skórki tutaj mogę na tych bestiach wodnych wziąć i zdobywać. To zrobię po nagraniu, stworzymy sobie jakąś zbroję, tylko żebym o tym pamiętał. Tego typu zbroiczki, no sympatycznie one wyglądają. Dość takich pieniążków kosztują. Już na dosyć dużym poziomie, tak więc tego typu bestie, jak nawet są gdzieś w pobliżu mnie, to nas nie atakują. 12 poziom 10. Ty będziemy mieli wejść na tą całą tą górę, tylko mamy jakieś tam bosika dosyć ciekawego gdzieś tutaj w okolicy. Może bym się tutaj pokazał, to bym sobie wziął na jego rozwalił. Jak mamka chyba tędy się wchodziło. Tego typu przejścia sympatyczne tej głowie też. Tędy też można się dostać, ale to chyba nie tutaj. Opla. I mamy tutaj też naszych przyjaciół sympatycznych, miłych i w ogóle. No i tam nie chcę z nimi walczyć.
Gdzie to mi się wchodziło? Tutaj mam to całe miejsce nasze docelowe, to tutaj bardziej na prawo trzeba iść chyba. Ja bym się przechodziło sympatycznie na poziom 15, już mamy tego malutkiego ścierwojacka. Pytałem się, jak się czujesz, wszystko w porządku, damy radę z tymi autobestiami, czy ja? Poziom 19. Wszystko się na mnie rzuciło. Bardzo smutne, kurczę, że ja tutaj wybieram i walczę z tymi wszystkimi malutkimi. Tego typu w grach rzeczy nie powinno się dawać ani pokazać w żaden sposób. Jak gram jakimś elfem, kurna, to tragedia. Tego typu zadania. Zabić matkę i ten. Jej małe istotki tam. Mamy kolejny znak do dodania. Tutaj mamy dosyć. Najpierw tutaj osoby zostawimy na koniec, no bo tutaj mamy bardzo dużo tych miśków, jak się one wszystkie na mnie rzucą, to będę płakał. Tam w sumie jest też dosyć niebezpiecznie, gdzie ja idę, ale dobra. Niech śmoc będzie z nami. Takiego mi wypadło, mamy oprócz tego coś takiego też do kitu. Coś takiego i coś takiego. Muszę tam jakoś przejść bez... Bez żadnych zgrzytów. I się w sumie też dosyć dobrze tutaj bierze i ten wbija poziom. Miałem szybko trakcie i mi lecą od nich te lepsze nawet materiały na no patrunki, które później możemy wziąć i sprzedawać. Tutaj do góry mam jeszcze dosyć ciekawe miejsce do zbadania. No ten boss mi tutaj też fajne mieczyki by może wziąć i wydropić, po prostu jakieś koczyk też od niej kiedyś pamiętam, że dosyć fajny wydropiłem. Mam tutaj ten cały koczyk dla nas i tego to mieczyk fajny. Nie mieczyk, tylko sztylecik. Idziemy na te bestyjki. Życzymy powodzenia. One są też tutaj na górze, tak? O, weź ładnie w tą płytę. Jestem. No i są dosyć blisko siebie te wszystkie plastiki. A kuku. I
tego typu grzybki musimy zdobyć 5 chyba sztuk, oprócz tego jakieś dwa takie grzybki specjalne. Te takie dwa grzybki specjalne są w okolicy jakiegoś tam bossa, na którego trzeba bardzo brać i uważać. Całego. Czekajcie, ja chciałem poziom 21. Nasza bestia ma też poziom 21, okej? Skurować. Doświadczenia 3 na 5. A tych grzybków tutaj w ogóle nie pamiętam, żeby one były. To są te grzybki, które tutaj są też w okolicy tych bossów. Które są poukrywane po głębinach tego lokacji. Jest druga miksturka w tym momencie. O, i mamy coś ciekawego, 14 do armora. Takie buciki 19 armora. Czyli jeden taki grzybek musimy zdobyć. Tego już nie potrzebujemy, tam. Gdzie jest w ogóle to zanko z tymi grzybkami? 12 tych zadań w tym momencie tutaj jest zrobionych. Oto na poziom 17 niby. Się nauczyć walki chyba w Stormwindzie albo w tym Iron Forge. Czaty nas wziąłny podszedł ten gościu, więc mogłoby nam się coś na plecach też wziąć, no i zrespić, po tego te grzybki nam się zrespiły, to by nam nowe wyrosły. Rozsunęła się do broni. Może jakaś perełka sympatyczna nam wypadnie. Cztery na pięć. Punkciki do doświadczenia. Zbieram sobie tutaj grzybańka. Tam mam skrzynkę do obczajenia. Co myślałem, no to jest skrzynki uda, czy nie? A możemy się udać. Na lewo mamy przejście do jednego bossa, na prawo mamy przejście do drugiego bossa, znaczy tam mamy dwóch bossów, tam mamy dwóch bossów. Problem jest taki, że oni są blisko siebie. Jak się wszystkie rzucą na mnie, to będzie to jest tragedia. Tak ja na tym poziomie jeszcze się nie czuję na siłach, żeby tam pójść. That's spells.
troszeczkę punkcików do doświadczenia weźmiemy i zdobędziemy sobie tam. Ona się to zwierzę ostro leczy. Wszystko co możemy tutaj też i tutaj też możemy sobie wziąć, jak już mamy też szlakę mleka. Tym ona mnie wzięła, przeatakowała. Czy ja wam może pokażę, że mniej więcej z bliska, z daleka jak oni wyglądają. No, rzucać na nich na pewno nie będę chciał. Indziej po wypiciu jakiegoś tam porządnego piwa. Chyba jak oni tam będą, jak oni się rzucą na moją sowę, to możemy wziąć jakoś z nimi się tam po zmierzyć tą sowę, jakoś się bardziej ostro leczyć. Ale jak się oni rzucą na mnie, to jest tragedia. Do dyspozycji mam tylko jedną miksturkę do życia i tylko jakiś tam opatrunek. Jak mi się to skończy, to... No tak, to zabawa. I na górze sobie dobrze pamiętam. Intelekt znowu. Te intelekty mi ostatnio biorą i wyskakują. Trochę w międzyczasie tutaj wbijemy poziomiku. Tam stoi na 18 poziomie. To jest kurczę mój problem. Lubię nos wszędzie wziąć i wypakować. Gość na 15 poziomie. Na 16 poziomie gościa. Bo widzicie, no jak oni się wszyscy na mnie rzucą, to nie wiem kto będzie sympatyczny, co oprócz tego, że ona się biorą i leczą te kobiety. Stój, nie leć tam na niego. Bądź pomóż z tym gościem, pomóż z tym gościem. Co mamy mi wzięli i ten wyssali? Żyjemy, spoko. Nie wiem dlaczego mi coś do głowy szczeliło, że tam chciałem wziąć i sobie z nimi pobaczyć. No jakoś żyjemy. Mamy dwie osoby jeszcze do rozwalenia, po tego tą to piękne, cudowne, zamieszczą kobietę. Jak widzieliście to, co na stronie tej kurna tam mamy, wzięła no i zjadła mi. Serce bije. Bardzo szybko. W naszej tej sobie intelekt, jakby co? Nie sobie, tylko naszej sobie. Jest to zaklęcie. No, poczekać chciałbym, żeby mi się to jakoś odnowiło na maksa, no bo nie wiadomo, co to się będzie działo z tą kobietą. Czy on ich dwoje na mnie też rzuci, też będzie sytuacja nieciekawa. Ta mana mi się też kurczę. Strasznie wolno bierze i ten ładuje. Ja tutaj mam mleko, które mogę sobie wziąć. Wypić i troszeczkę szybciej mi się to właśnie i naładuje. Jest, okej. Okay. Tak więc ona z daleka nas będzie atakowała, bo co? Jeźdź nas jeszcze z tych dwóch gości. Nie, no kurwa, to już wspomnę. Patrzcie, to życie nam szybko spada. Więc sobie miksturkę do życia. Mm-hmm.
Uda mi się to jakoś przetrwać, po trudek zakładam sobie. No żyjemy, ej no. O, co ty kurczę odpalasz mi, powiedz mi. Uda mi się, ale ja zamiałam takiego fuksa, że coś. Już myślałem, że bomb, że będzie bomb. Mamy kolejny sypotyczny tutaj mieczyk. I tutaj mamy tego typu grzybki do obczenia sobie, dobra, żyjemy. No i w drugiej lokacji mamy tam jeszcze dwa jakieś pozostałe oki do rozwalenia. No to oczywiście te oto bestie mi się też wezmą, no i odnowią. Takie fajne buciki wypadły. Nie wiem dlaczego, no, takie specjalne tam, plus 4 do staminy. 25, ja mam w tym momencie 51 obrony. Buciki, to ja mam też plus 8 do tego. Plus 16. Nie naskoczyłem sobie też tutaj drugiej lokacji, jakby to nie było, gdybym miał sobie tam nie wziąłem, więc wiedział. Jak dobrze, że nas się zaraz nie rzucił na mnie. Taki wołowik, a ja taki zawsze jestem ciekawski. Ciekawość to jest zawsze pierwszy stopień do piekła, nie? Nasza słówka nas tutaj bierze ostro, odpłania. Wie, co jest zgrane. Mam dwa zdanki już obczajne w tej oto zunaszczy misji. Dobra, moja sowa ukosiana. Akcja wyrzeka może być nieciekawa. Po co by to wydać jakiś ten? I wszyscy się rzuci na moją jedną osobę. Dlatego ona się tutaj będzie leczyła, tak? Strasznie wolno mi życie spada. Nasza osoba nie jest aż tak bardzo zadowolona. Mamy orki na poziomie 17, tam. Cisza, spokój. No, nasza sówka się w tym momencie spisała. I tego typu buciki mamy. Dobra, w tym momencie się biorę i teleportuję do tego, do miasta. Będziemy to zadanka oddawać. Damy sówce jakąś kurde tę nagrodę na to, co ona tutaj wzięła i kombinowała. Masz tutaj kawałek tego. Do tego zemiaszczego. Miocha, ja to wszystko ładnie posprzedaję, no bo to mi nie jest niczego potrzebne. Te wszystkie rzeczy są udatne do czegoś. gdzieś tutaj ktoś to zadanko ode mnie. Brawo. Good luck, Raven. May the stars guide you. Farewell. 14 dobro, do sprzedania. Tam niego jakieś kolejne zanko? Tutaj musimy się udać do tego celu, bo się da. Ale to później.
ty mam tak zapytanie. Remake mapka? Elune be with you. Albo coś taki, albo coś takiego, no to jest w sumie droższe, no to wybierzemy sobie tą tą narzutę. 1300 punkcików do doświadczenia z doznanku, to? Make mapka. Tu mamy się udać, dostajemy jakieś zdanko, tutaj mamy jakieś zdanko, tutaj mamy jakieś zadanko. Tutaj musimy wziąć, to zrobić, ale to dopiero po tym. Chciałbym się w tym momencie udać do jakiegoś sklepu przede wszystkim. Kupić sobie jakieś rzeczy tam. Nawet życie. Taki grzybek. Idziemy wziąć i kupić sobie jakieś strzały sympatyczne. I podamy sobie te rzeczy, które szczerze mówiąc mi nie są potrzebne, że tutaj mam tej. Czyni się ładnie. Jeden opatrunek do zrobienia. I możemy sobie wziąć tego typu żabki dwie upiec. Na tym oto ogniu. Na zielono są pokazane, tak więc może uda mi się zdobyć jakiś gain, czy tam punkcik 128. 128. I 128, spoko. Emek mapka, tak więc w momencie tą muszlę musimy wziąć i zanieść nasze przyjaciółce, które znajduje się w tym oto miejscu. Darnassus. Tak więc za wycięcie zobaczymy się tam za chwileczkę, moi drodzy przyjaciele. Okej, znajdujemy się w naszej przepięknej stolicy nocnych elfów, jaką jest Darnassus. Tutaj mamy innego gościa, z którym możemy sobie wziąć i porozmawiać. What's on your mind? Masz muszelkę. Safe travels. No możemy sobie tutaj coś ciekawego wybrać. 45 na 48. 19 albo coś takiego 48. Stamina, intelekt. Intelekt, spirit. Czy nie? Off with you. Nic tam nie będę kombinował, no ale dobra. Wezmę tam to. Tylko po to, żeby mógł to wziąć i komuś sprzedać tę. Tam kolejną muszelkę, którą musimy wziąć i komuś innemu wziąć, zanieść. A ja w tej grze. Czyli tutaj, w tym oto mieście, już nic ciekawego nie mam do zrobienia. Musimy się wrócić w tym momencie tutaj, o. Muszelkę nie pamiętam, komu miał wziąć i dać. Ale zobaczymy się koło tego gościa tutaj, o. Gdzie jest znak zapytania, tam kiedyś byłem. Więc za chwileczkę tam weźmiemy i udamy jakoś. Przechodzimy to już przez most i zbliżamy się do naszego przyjaciela, który ma tutaj znak zapytania nad głową. Ktoś kazał nam się do niego tutaj wziąć i dostać. Kolejny raz odwiedzam naszego Aencika. Ancient of Lore. I odbieram od niego kolejne zdanko, dosyć sympatyczne. Tego typu zamiaszczą miksturkę tam. To ja mam też zdanko, żeby gościa wziąć i odprowadzić. Eskortować jaś i to coś musimy tam właśnie dać. Muszę sobie słuchawkę ustawić. A my lecimy tam, moi drodzy przyjaciele. Tam już wcześniej byliśmy chyba na początku, tam do odcinka. Podzamy jakieś bestie na poziomie 17. Dodatkowe punkciki doświadczenia zawsze mogą się przydać. Punkcików i taki pasek sympatyczny tam. Te rzeczy są że dosyć ciekawe, tam się podnosi się poziom 17, poziom 18. Reputacja tutaj wzrosła 50. No te reputacje w sumie też jest dosyć ciekawe, troszeczkę lepsze ceny mi robią. Różni kupcy, mam tego białego misia, naszego przyjaciela, który tutaj czeka na
tego sympatycznego gościa. Tego wzięliśmy i skortowaliśmy to. Dobra, możemy ominąć tego misia. Lepiliście o 190 metrów. 21 sekund mniej więcej, żeby tam dotrzeć. Już jesteśmy na miejscu. Opla. Wiem, że z jednej właśnie z tych ścian uda można też jakoś tam zejść i wyjść. Nie pamiętam dokładnie z której. To jest taki miecz sympatyczny, jakiś wbity. No i trzeba się tam jakoś wziąć i przycisnąć powolutku, powolutku. Gdzieś uda mi się wbić poziom jeszcze na tym odcinku. Trochę za nas szczerze mówiąc, wzięliśmy i też ogarnęliśmy. Dzięki czemu widzimy mniej więcej, co tam się działo. Jesteśmy. No i tutaj musimy ją tą buteleczkę użyć. Coś takiego mi wypadło sympatycznego. Dobra, gdzie ty się bierze i używam? Tutaj mam to użyć, tak? Zmiaszczą instrukcję, jestem w stanie przydać albo coś. No jak mapka, musimy się wrócić do tego całego drzewęcika zmiaszczego, tak więc sobie to potwierdzę, zobaczycie cię. Chyba coś się stanie, to oczywiście że on to wezmę i pokażę jakoś. Dochodzimy do naszego głównego celu, gdzie mamy zdanko do zwieńczenia, przy tego tutaj sobie troszkę na tych niedźwiadkach wzięłem i pod expiłem. Tego zdobyliśmy tego typu rzeczy, dosyć sympatyczne, później mogli to wziąć i sprzedać nawet nie później, ale za chwileczkę. Więc masz tutaj mój drugi pojedynczy rozdanko. 950 punktów doświadczenia, no i mamy poziomik. No i chcemy ci bierzemy rozdanko na poziom 20. I musimy się wybrać w to miejsce i sześć tego typu reliktów gościowi tutaj zanieść. I możemy wziąć i coś sprzedać naszej ukochanej przyjaciółce, tak więc ja tego w ogóle już nie potrzebuję. Mogę to wziąć i posprzedawać ładnie. No nie wiem, czy to jest do czegokolwiek mi potrzebne. Jakby zatrzymamy, na razie tutaj kupić nic nie możemy. Mamy lepszą wetkę od tej, którą ona tutaj posiada. No, tutaj też jakieś pożywienie i tak dalej, tym podobne, tak? I tego typu laleczki mam gościowi wziąć i przyjść. Dobra, udamy się jeszcze na tych gości, czy nie? I tam z czasem godzina 19, godzina 20. A udałem się tam.
Oprócz tego mamy te poziomy. Czekajcie chwilę, sobie wezmę punkcik w... To oto zrobimy jeszcze zwiększenie obrażeń. Z 8 na 12 podskoczy. Jeszcze dwa punkciki możemy sobie w to wpakować. Sympatycznie się cieszę z tego powodu. Proszę obecnie tej ostro będzie brała i pakowała tych wszystkich naszych nieprzyjaciół. Słuchajcie, tutaj mam dosyć dużo przeciwników do rozwalenia. Pobiegnij sam, nie jest w sumie to aż tak daleko. 15 na 20 już przez tutaj mamy do oddania, tutaj mamy już bestie na poziomie 14, 17. Tam będziemy mieli tych całych murgierów, będziemy musieli tego całego bossa wziąć, wywołać z morza, żeby go wywołać z morza, to będziemy musieli tam wymordować tą wiochę, tak? Jest na 22 poziomie. Może być to dosyć trudne. Mam bez na poziomie 16, 15. Dobrze, że zawsze ktoś mi tutaj wziął i napatoczył. Więc to zadanko robiliśmy w 2-3 osoby. W miarę szybko mi to brało, no i szło. Się na wodzie tam. Takie zwirowanie, gdzie możemy sobie coś ciekawego wziąć i połowić. Czasowo ma tutaj życie tam. No bo wracaj do mnie. Trochę sobie tutaj posiedzimy. Na kolejnego naszego nieprzyjaciela. Po więcej z wody mi okej wychodzi. Ciemność to jeszcze nie wyszedł z tej wody, no ale weszło takie małe bestyjki. Muszę zrobić coś takiego, to jest chyba do tego, do craftingu. Muszę bardziej brać i skupić na zdanie, nie na tym, na terenie różnych typu rzeczy. Tak, 1 na 12. I możemy to też zrobić od tych tutaj malutkich bestiek. Okej, okay, idą na skojne jakieś tam dwie istoty. Na poziomie 16 tam. Ciekawy, na jakim będzie poziomie ten cały bosik. To mi się mana kończy, żeby tutaj brać i troszeczkę tą manę w sobie trzymać. Naszą bestikę sympatyczną. Jest na poziomie 19 boss. Cały chłopie. Trzeba pomóc naszej bestyjce ukusionej. To się do tutaj wzrosło. Losowalka naszym tym. Tym patycznym łuczkiem. Skąd mamy to obrane, jeśli tu mamy jedną bestię, to możemy wziąć obczaić. I możemy sobie coś ugotować na tym. Osoba, weź się kurczy przez. Co to jest, co ty mi pominiesz tam polskim? No to jest inaczej rzadkie 5 sztuki, więc możemy sobie wziąć i przyrządzić 128. No
oczywiście, że nie będę miał 129 euro, to jest sztucznie, co tragedia. Ok, więc te automuszki mogę sobie jeszcze w razie pobierać. No i chyba idziemy do tego całego miasta, bo oddałem to całe zadanko. Więc ja za piątki tam bez mapy wam pokażę. Spróbujcie sobie to wycięcie. Znajdujemy się w tym momencie w pobliżu miasta. Tam jest nasze przyciółki, które musimy to całe zadanko oddać. Powalczyliśmy tutaj troszeczkę na plaży z murlokami. Sam ciekawego nie udało się zdobyć od nich. I am honored. No i musimy sobie coś ciekawego wybrać, ja? Czy 28 stamina i spirit. Lepiej od tego, co posiadam, to sobie to wezmę i wymieniam. Good luck, friend. I tyle, moi drodzy, przecież w tym momencie trzeba sobie to wszystko wziąć i posprzedawać. Pozbyć się tego całego sprzętu, który mi nie jest do niczego potrzebny. Greeting. Temu gościowi wezmę wszystko ładnie, posprzedaję. Te typu rzeczy sobie zostawię, później sobie to jakoś wezmę i ogarnę poza nagraniem. Czyli w tym momencie ja mam poziom 22, tam tutaj w sobie punkcik dałem. Nasza bestia ma poziom 21. Coś poza nagraniem sobie troszeczkę polatam, postaram się to jakoś dobić prawie do poziomu 23. Aby w kolejnym odcinku w miarę szybko wziąć i to wbić i później zająć się tymi pozostałymi już zadankami. Nie wiem, czy uda mi się w tym kolejnym odcinku już zamknąć tą mapę, chyba tak. Tutaj musimy 6 takich figurek zdobyć, tutaj musimy z jednym robotem wziąć, no i doprowadzić go do tego całego pirata. Znaczy najpierw będę musiał kurcze zdobyć od tych różnych takich bestiek tutaj gdzieś w okolicy. Później tego robota będę musiał naprawić i doprowadzić tego gościa i pokonać tego robota. Z tym robotem będzie dosyć nieciekawa sytuacja. Od niego dostanie butelkę tlenu, z którą będę mógł sobie się tutaj zanurzyć i wynurzyć. I z tych skrzynek dwóch wyciągnąć jakieś tam przedmioty, które są mi potrzebne. Później dam się, tutaj mamy dosyć dużo tych właśnie miśków, które się tam na nas będą ostro brać i rzucać. Na sam koniec to weźmiemy, odprowadzimy tego gościa na tą oto lokację, on się tutaj weźmie i gdzieś zadomowi. No i zaczniemy tutaj brać jakieś ciekawe zadanka, później idziemy tutaj do Barents. Później damy się tutaj, później statkiem popłyniemy. Nie tutaj? Później z Barents nie wiem, gdzie to się szło i gdzie to się szło. Nie wiem, później z Barents się wrócimy do tego. Do tego to miasta i później wypłyniemy sobie tą drugą łódką do tej oto lokacji. I oto lokacji udamy się tutaj na dół, później stąd na dół udamy się do tego całego miasta krasnoludów. Z miasta krasnoludów udamy się tutaj, o. I będziemy tutaj brać wszystkie zdania. Brać i starać się wykonać takie niższe zadania tam. Na pierwsze, drugie, dziesiąte level. Ja w tym momencie mam tego typu rzeczy, ja sobie wezmę i no postaram się podbrać jakieś tam materiały, żebym mógł sobie coś to jeszcze podtworzyć poza nagraniem, na nagraniu. Zamiast szczepecik, co tam chciałem wam jeszcze pokazać, reputację tam. Darnasus, honorowany jestem. 2970 mamy tego. Ale to jest chyba 1/3 tego co widzę. 1521. Megan Exiles Iron Force, tutaj mam 1521 tam, Iron Force 1581, to są krasnoludy, no i 100, Stormwind 1168, no i neutralny Storm Pique Guard, czy jakoś skille, moi drodzy, przecież tu mamy wszystko do 110, czyli tworzenie jakichś lekkich pancerzy, lekkich rzeczy, 117 na 150, skinowanie 162 na 225, rytowanie 128 na 150, przepomoc 133, fishingowanie, czyli łowienie rybek 74, poza nagraniem, może sobie coś wezmę i po łowie. I tyle. Więc ja kończę swój odcinek, bardzo wam dziękuję za uwagę, piszcie jakieś komentarze, w tym momencie mamy 4 sztuki złota, 0 srebrnych i 81 miedzianych.
I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Moi drodzy przyjaciele.